Cześć, manko, z tej strony Lida, witam w 8 odcinku na moim kanale, w 10 odcinku akcja prasowanko. Case Clasiur ładnie podpięty pod prasę Kras Roland 250. Ładnie prasujemy sobie około 16-15 na godzinę. Opór, gaz do końca, żeby był tu ogień elegancki. Tam Zetor mi się zepsuł na polu właśnie i z przewracarką. Co tu leje mi wyjało, trzeba to naprawić. No i nie wiem, w kolejnym odcinku może będzie przewracanie tego, bo jak się naprawi, bo w dzisiejszym odcinku to bym chciał, mega bym to chciał spresować i sobie pojechać jeszcze trochę pogruberować, bo widzę, że tu jest ciężka sprawa u mnie na gospodarstwie, bo tu zapierol jest taki, że lala, widzowie. Bardzo was przepraszam, że odcinki są nieregularnie, czyli na przykład w niedzielę wchodzą i tylko w niedzielę, a w inne dni nie wchodzą w tygodniu, no... Kurde, powiem wam, że szkoła to jest coś takiego, na co trzeba poświęcić trochę czasu na naukę i na wszystko. Dzisiaj znalazłem trochę czasu, chociaż na jutro do szkoły, na poniedziałek mam też sporo rzeczy, ale no... Dla was też chcę tworzyć jakby content chcę być regularny w tym, co robię, bo... Taka nieregularność też się odbija później wyświetleniami i wszystkim. Ale mam nadzieję, że wam się bardzo podobają moje TikToki, shortsy rolnicze. Jakby ktoś pytał, gdzie robię takie shortsy, tworzę je w CapCutie. Muzykę dodaję też przez CapCuta. Możecie napisać w komentarzu, czy się wybieracie na Agrotech Kielce. Jak tak, to w jaki dzień. Jak ja bym był, no to na pewno jakąś relację z tych targów bym wam chciał nagrać. Jakiś filmik pod muzykę, nie wiem, minuta, coś koło tego. Fajnie by było jakieś ujęcia, fajne rybsnąć se, co nie? Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie, bo nie wiadomo, jak będzie coś z czasem, bo ja sam też nie pojadę, tylko bym musiał z tatą jechać, więc tak to jest, moi drodzy widzowie. Co mam mogę powiedzieć? Żadnej akcji takiej pożniwnej, obornika, nic nie będzie, bo nie mam zwierząt. Widzicie, że mam 9000 na koncie. To jest też taki trochę strzał w kolano według mnie, bo pasowałoby. Lepiej by było mieć na przykład więcej tych krów starszych, czyli po 2000 by trzeba było kupić euro, no to czyli po 6000 polskich złotych. Ale tu mam w euro, tu mówię, jak jest w euro, chyba one po 2000 chodzą euro. Więc też jest masakra z tym kupnem, bo trzeba trochę zarobić, żeby mieć te krowy. Może w zimę kupimy coś, żeby coś było, bo tak to widzę, że ciężko. Te jałówki dopiero gdzieś za dwa sezony będą zdatne do jakiegokolwiek rozmnażania się, czyli też do tworzenia rzeczy. No to zobaczymy, jak się przez zimę rozwinę i zobaczymy, bo dużo rzepaku bym chciał zasiać na przykład, żeby to szybciej ruszyło mi. Bardzo bym też opryskiwacz chciał zmienić nawet na taki zawieszany, bo ten opryskiwacz mnie trochę denerwuje, taki bardzo stary John Deerowski. Bardzo stary John Deerowski to jest opryskiwacz, więc pasowałoby coś z tym zrobić. Dzisiaj mamy 9 odcinek od wódki do gotówki. W następnym odcinku nie wiem, co będziemy robić, bo też akcja kukurydza jest, nie wiem, ten sezon będzie trwał, nie wiem, 12-13 odcinków. Nic nie wiem, widzowie, ile co będzie trwało, bo to wszystko zależy. Zależy jak leży, że wam powiem. Tak wam to mogę ująć. Też wam powiem, że ten sztajer mój się coś psuje. Też taka maszynka jest, że trochę się psuje, ale no będzie na razie, bo będzie, ale nawet na starszy model bym go wymienił, byle jakiego ciągnika, bo jak się ma psuć, to też taka trochę średnio jest. Trzeba kupować maszyny, które wiem, że będą bezawaryjne. No to na przykład ten klasik jest taki git. Tak według mnie jest git z malina. Ten Clasiur, bo ani się nie psuje, ani nic się z nim nie dzieje. Prasa też jest ładna. Belki robi eleganckie. Zbicie jest w tych belkach, więc nie widzę żadnego
żadnego problemu, żeby ta plasa była u mnie dalej na serii. W następnych odcinkach, co bym chciał, na pewno bym już chciał przygotować sobie jakieś pole pod siewy rzepaku, tudzież innych rzeczy. Wapno jeszcze bym chciał rozsiać, tubelki bym chciał zebrać, tam bym chciał to przecząsnąć. No wszystko bym wam chciał nagrywać, bo to jest seria single player, czyli że sam ją tworzę. No fajnie by było znaleźć jakąś osobę, z którą bym mógł tworzyć jakiś fajniejszy content, nie tylko, wiecie, single player i na przykład tak jak Mafia Solec sąsiedzi. Coś w ten deseń. No, polska wieś, polskie maszyny, małe gospodarstwa, takie do rozwinięcia się, że krów na razie mało, wiecie o co chodzi, takie, żeby też samemu pomyśleć trochę, co trzeba zrobić, co ten. Fajnie, mega by mnie to jarało. Fajnie by było, gdyby takie coś mi wyszło, ale na razie to wiecie, że muszę tutaj sobie działać. Ile ta seria cała będzie miała odcinków, nie wiem, bo też widziałem, że takie pytanie się pojawiło. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wszystko jest w zależności od tego, ile, jak wam się będzie to oglądać i za ile sezonów się dokupi jakieś pole czy coś. Jak widzicie, tu już wapienko jest już dane, wywiezione z tego, z hali, bo trzeba za stodołą tam rozsiać po tu gdzie pracowaliśmy, a po co jeszcze nie wiem, nie zastanawiałem się, co tam będzie. Na pewno łąka będzie teraz na tym polu tu. O, muszę zobaczyć, jak to będzie szło tu. Wbiję to tam, zbieram i od razu będę orął będę tamtą łąkę i i będzie dobrze. Tu jeszcze oprócz tego grubera będzie jeszcze orka, ale to nie wiem, czy ja to będę orał, czy jakiś mój pracownik, bo nie wiem, jak się będę wyrabiał z czasem, bo też czas to pieniądz, a pieniędzy mało, to czasu też mało, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko chodzić, że tak to ujmę. Jeszcze jeden raz sobie to przejedziemy, bo później będzie mi lepiej nawracać, a się nie zajeździ, co to. To rachu ciachu i ma być po strachu. Więc ogień kita. Nagrałem wam ostatni odcinek i się właśnie ten odcinek mi nie nagrał, a ten odcinek był skończenia żniw, mycia kombajna, wprowadzania go do źdźka, i tam mi się właśnie, jak ten zetorek mi się zepsuł, to tam była akcja robiona. Tak więc ciekawy odcinek, ale coś mi się z OBS-em zadziało i się nie nagrał. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że się to teraz nagrywa chociaż, bo trochę bym się zdenerwował, gdyby mi się to nie chciało nagrać. Że tak wam to powiem. Też wam chcę powiedzieć, że nie wiem, czy wam będę nagrywał to przewracanie na tamtym polu, bo przewracanie to, kurwa, takie to według mnie jest monotonne, takie nudne, że lepiej wam nagrać coś innego. Ale się zobaczy jeszcze, jak to będzie wychodziło. Jeszcze powiedzcie mi, co wy myślicie o tym, żeby na przykład pod koniec sezonu, na początku kolejnego sezonu dodać sobie pieniądze na przykład za dopłaty, na przykład jakieś 3000, 4 za jakieś dopłaty, bo według mnie fajnie, pomogłoby to serio, żeby się to ruszyło tak o do przodu. Więc gite z malina by było. Takie coś. Dla mnie to tam by była bomba. Więc fajnie. A więc sobie tu robimy. Jeszcze raz dookoła sobie objadę i zakończymy ten odcinek, bo nie ma co też
za dużo gadać i robić na tym jednym polu cały czas, jednym ciągnikiem. No, w przyszłym sezonie będą jakieś na pewno nowe nabyteczki. Może się weźmie nawet kredyt, bo chciałbym, żeby to gospodarstwo się rozwinęło lepiej niż gorzej. A na ten moment się gospodarstwo tak rozwinęło, że no tyle o ile. Ale to też jest pierwszy sezon. Nie ma co narzekać. Chwasty myślę, że tu nie będą rosły. Łąkę się tu zasieje raz, dwa, trzy i bombastic, fantastic będzie. I będzie każdy zadowolony, że tak to powiem. Na pewno wam to nagram, jak będę siał łączkę. Bo fajna akcja według mnie. Zsiania tu łączki będzie. Tak więc widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Do kolejnych odcineczków. Trzymajcie się, cześć, siema!